Witam w kolejnej kronice na temat Kaiserreich. W tym odcinku przyjrzymy się zwycięzcy Weltkriegu, a więc Cesarstwu Niemieckiemu. Zapraszam do oglądania. Cesarstwo Niemieckie jest państwem położonym w centralnej Europie i zostało założone w 1871 roku, po tym gdy zjednoczonym Niemcom pod przewodnictwem Prus udało się pokonać Francję. Po tym Niemcy bardzo dynamicznie się rozwijały, do tego stopnia, że stały się jednym z głównych światowych mocarstw. Weltkrieg zdecydował, że to właśnie Niemcom należy rola światowego supermocarstwa. Obecnie Niemcy oprócz terenu w Europie kontrolują także ziemie w Azji i Afryce, samodzielnie lub poprzez państwa kolonialne, przez co niemiecka gospodarka ma olbrzymi wpływ na resztę świata. Należy tutaj wspomnieć także o Mitteleuropie, czyli organizacji gospodarczej rzeszającej państwa europejskie, będące bezpośrednio lub pośrednio zależne od Niemiec. Oprócz tego Niemcy utworzyły także organizację mającą zajmować się bezpieczeństwem jej członków, czyli Reichspakt. Początkowo, pomimo wygrania wojny, sytuacja Niemiec nie była najlepsza. Z powodu brytyjskiej blokady kraj od wielu lat był na skraju upadku gospodarczego. Żołnierze wracający z wojny nie mogli znaleźć zatrudnienia, a dodatkowo syndykaliści urośli w siłę i urządzali strajki w kraju. W tym czasie władzę sprawował duet Hindenburg-Ludendorff, dwóch dowódców i architektów niemieckiego zwycięstwa w ostatnim konflikcie. Na czas wojny przyjęli oni władzę cywilną nad państwem, odsuwając na bok kanclerza, jak i cesarza. Jednak wraz z końcem wojny zmniejszała się ich popularność, a partie opozycyjne nawoływały do organizacji głosowania. Rząd wojskowych upadł dopiero w 1923 roku, po tym gdy na jaw wyszedł skandal związany z pomocą dla Junkrów i osadników na wschodzie. Zaraz po wojnie wśród społeczeństwa rosło zapotrzebowanie na obdarowanie weteranów Weltkriegu ziemią i zwiększeniem niemieckiego osadnictwa na wschodzie. W tym celu Cesarstwo Niemieckie okupowało kawałek Królestwa Polskiego, które miał w przyszłości posłużyć pod niemieckie osadnictwo. Jednak działania rządu, jak i upór Polaków spowodował, że Niemcy wycofali się z tego pomysłu i po cichu oddano Polsce te tereny w 1922 roku. Dlatego też stworzono specjalny fundusz rządowy mający promować niemieckie osadnictwo na wschodzie. Jak się okazało, członkowie rządu zabierali te pieniądze dla siebie, kupując drogie rezydencje. Artykuł na ten temat ukazał się w Berliner Tageblatt w czerwcu 1923 roku i natychmiast wstrząsnął opinią publiczną. Cesarz był zmuszony wrócić z urlopu i zakutego w kajdanki Ludendorffa zwolnił ze stanowiska. Hindenburg także odszedł z polityki. W kraju odbyły się wybory, które wygrała szeroka koalicja liberałów i nacjonalistów, a kanclerzem został admirał Alfred von Tirpitz, który rozpoczął okres niemieckiej złotej ery. Tirpitz rozpoczął od liberalizowania gospodarki i zwiększania pomocy wysyłanej państwom należącym do Mitteleuropy. Tym samym silniej związał je z niemiecką gospodarką. Po tym, gdy w 1925 roku w Wielkiej Brytanii wybuchła rewolucja, skutecznie udało mu się przejąć brytyjskie posiadłości kolonialne. Za jego rządów zwiększono wpływy w Chinach, skutecznie manewrując dyplomatycznie pomiędzy pomniejszymi watażkami. Tirpitz, nazywany drugim Bismarckiem, odszedł w Hamburgu w 1930 roku. Z racji silnej osobowości kanclerz nie posiadał politycznego następcy, dlatego partia, do której należał, a więc DVLP, zorganizowała wewnętrzne wybory na stanowisko kanclerza, które wygrał Alfred Hugenberg, niemiecki magnat prasowy. Tego wyboru nie uznał cesarz, który na stanowisko kanclerza wybrał przedstawiciela partii konserwatywnej DKP, Kuno Grafa von Westarpa. W 1932 roku odbyły się kolejne wybory, które niemal wyrzuciły DVLP z polityki, a DKP dały mandat do rządzenia. Co do wojska, to Wojsko Lądowe jest drugie pod względem wielkości, zaraz po rosyjskim. Na jego czele stoi marszałek August von Mackensen, który jest przeciwny jakimkolwiek reformom, co stale wpływa na zmniejszanie siły bojowej Niemców w stosunku do sił syndykalistów. Co do marynarki wojennej, to Niemcy posiadają najpotężniejszą na świecie, jednak wciąż nie jest ona tak silna, jak może się wydawać, bo stanowi tylko ułamek przedwojennej siły brytyjskiej Royal Navy. Jednak lotniskowce pozwalają Niemcom na pilnowanie swoich interesów w koloniach, ponieważ sprawne siły powietrzne skutecznie uciszają antyniemieckie głosy w odległych stronach świata.
Państwo niemieckie, pomimo swojej pozornej siły, jest przestarzałym kolosem na glinianych nogach, który może upaść, gdy tylko nadejdą gorsze czasy. Tylko dzięki reformom Niemcy są w stanie utrzymać swoją pozycję supermocarstwa. Jednak nikt nie wie, czy wejdą na ścieżkę zmian. W następnym filmie omówię kolejnego zwycięzcę Wielkiej Wojny, a więc Austro-Węgry. Zachęcam do subskrypcji kanału i do następnego.